We'll do it all. Everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Those three words I said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Jak mogliście już zauważyć, w życiu Damiana oraz Angeliki zaszły wielkie zmiany, ogromne wręcz, od razu po ich ślubie. Życie się skomplikowało, ponieważ jak wiecie lub nie wiecie, Balbina opuściła swoją rodzinę i zniknęła. Nikt nie wie, gdzie się podziała, co się z nią dzieje. Po prostu wyszła w środku nocy, zostawiając po sobie krótki list i to tyle. No i cóż, Cyryl oraz Anielka zostali sami. Oczywiście od razu powiadomili o wszystkim swojego najstarszego brata Damiana. A Damian, jako że czuł się w obowiązku, wziął pod opiekę swoje młodsze rodzeństwo, by nie pamiętali się po żadnych domach dziecka czy rodzinach zastępczych, wiadomo. I w związku z tym, że Damian zdecydował się przygarnąć swoje młodsze rodzeństwo, musiał też znaleźć nieco większe miejsce zamieszkania, ponieważ to, co wynajmowali z Angeliką, było za małe na tak liczną rodzinę. Tutaj dochodzą jeszcze aż 4 pieski. Oczywiście nie mógł ich zostawić przecież. No więc wszyscy zamieszkali razem w tym oto nowym domku. Angelika nie zna całej prawdy. Angelika nie wie, że Balbina uciekła, moi drodzy. Damian jej powiedział, że Balbina wyjechała na jakiś czas w sprawach służbowych i prosiła, żeby zająć się Cyrylem oraz Anielką. No i cóż, Angelika się na to zgodziła oczywiście, no bo skoro to nagły wyjazd służbowy, wiadomo, że nie zostawi rodziny swojego męża na pastwę losu. Przez to oczywiście Damian i Angelika musieli przełożyć swoją podróż poślubną, nie mogli wyjechać od razu. No i tak to teraz wygląda, tak wygląda ich życie. Angelika trochę była niezadowolona, bo nagle wszystko musiało się zmienić już. Nagle musieli zmienić dom. Akurat kupno domu nie było takie dla niej najgorsze, bo w sumie pomyślała, że nawet fajnie, będą mieli własny dom, nie będą musieli już wynajmować ani dzielić osiedla z sąsiadami i tak dalej. Jednak swoje miejsce to jest coś fajnego. No ale jednak wszystko się zmieniło. Ich spokojne życie nagle przestało być takie spokojne, bo tutaj jest mała Anielka, Cyryl, 4 psy, wszystkimi trzeba się zajmować, trzeba gotować obiady, trzeba pilnować, żeby chodzili do szkoły, wiadomo, trzeba o wszystko zadbać i wszystko się zmieniło po prostu dla niej. Nie była na to jeszcze gotowa, bo chciała się skupić na swojej karierze. A tutaj, proszę. Nie jest już tak łatwo i pięknie. No ale trzeba przyjąć to na siebie i
się z tym zmierzyć, prawda? Oczywiście Angelika myśli, że to jest sytuacja tymczasowa, prawda? Że Cyl i Anielka niedługo wrócą do swojego domu, do swojej matki. Także nie wiadomo, co będzie, gdy Angelika dowie się całej prawdy. Dajman póki co nie kwapi się, by jej o tym powiedzieć, także... No zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Tymczasem pokażę wam dom. Dom pobrałam oczywiście, bo nie chciało mi się go budować, ale wszystko sobie dopasowałam do siebie. Pojawiły się nowe pomieszczenia, których początkowo w tym domu w ogóle nie ma. Zacznijmy od dołu w takim razie. Ogród tutaj widzicie. Jest bardzo prosty, taki schludny. Nie ma tu żadnej bujnej roślinności jakiejś nadzwyczajnej czy cokolwiek. Z tyłu mamy basen i to jest właściwie tyle póki co. No tak, a w środku tak. Tutaj dobudowałam pomieszczenie dla psów, bo... Żeby się pomieściły, żeby miały gdzie jeść i tak dalej. Jak wchodzimy, to mamy takie jeszcze niezagospodarowane tutaj pomieszczenie. Taki przedpokój jakby od razu z kuchnią. I kuchnia się właśnie tak prezentuje. Coś tutaj... Co to jest? Coś mi tutaj zostało. No i tak. Tak wygląda kuchnia. Tu zaraz z kuchni przechodzimy do łazienki. Zapomniałam właśnie ją zmienić, bo robiłam remont i zapomniałam też tutaj wyremontować tą łazienkę. W ogóle tutaj tej wanny nie może być, bo ona i tak chyba nie działa. Dobra, potem to zmienię sobie. I tutaj mamy taki mały salon, nieduży, z takim kominkiem. To pomieszczenie już było właśnie takie małe. Także ustosunkowałam się, zrobiłam im mały salon. I tutaj gabinet Damiana. W podobnym stylu, który mieli, gdy wynajmowali mieszkanie. No i mamy piętro. Na piętrze są trzy pokoje. Tutaj jest pokój Cyryla. Tak bardzo... nie dekorowałam tak bardzo tych pokoi, jak zwykle, ponieważ to jest niby sytuacja tymczasowa, czyli oni są tu chwilowo, więc też nie mogłam jakoś... Nie wiadomo, jak im remontować tych pokojów, skoro i tak niedługo powinni się wyprowadzić. Tutaj jest pokój Anielki i sypialnia Damiana oraz Angeliki. Oj. Wygląda ona tak. Jeszcze nie jest też do końca skończona. Potrzeba więcej czasu, żeby się pobawić w te dekoracje całe. Tutaj jest łazienka i w sumie to było tyle z tego domu. Tak, ten pokój też dobudowałam, bo go tutaj początkowo nie było. To w ogóle. I dobudowałam też tutaj takie miejsce na telewizor, żeby mieli trochę rozrywki. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten domek. Tak to się wszystko prezentuje. Mnie się bardzo podoba. Bardzo fajny jest ten domek. Ma trochę, no sporo pięter. Ale musiałam jakoś to pomieścić wszystko, żeby każdy miał swoje miejsce. I tak, i urodziła się, moi drodzy, Milka. Milka się urodziła jeszcze za... Nim Balbina uciekła z domu, ale to już nie pokazywałam tego. Oczywiście Milka zostanie z Damianem i Angeliką, a cała reszta piesków wróci z Cyrylem do domu, o ile w ogóle kiedykolwiek wrócą do tego domu. Nie wiadomo, co to będzie, czy Balbina w ogóle się odnajdzie i tak dalej. No sami rozumiecie. Ja też nie wiem w ogóle, jaka jest wasza reakcja na to wszystko, ponieważ... ja to nagrywam z dnia na dzień i jeszcze nie publikowałam zakończenia pierwszego sezonu z Rodziną Biedaków, więc dopiero będę czytać wasze... Dopiero będę czytać wasze te reakcje. W ogóle co ja tu zrobiłam? Czemu tu jest tak? Jak było tak właśnie? No. I nie wstawiłam żadnej mikrofalówki. No jeszcze nie wszystko jest tutaj skończone. W ogóle bardzo dobrze, że Damian dostał taką premię dużą i mogłam wyremontować ten dom, bo na początku nie miałam na to pieniędzy w ogóle. Oczywiście pokażę wam screena z tej okazji, za którą dostał chyba 46 simoleonów. 46 tysięcy simoleonów, no. No dobra, Angelika sobie tutaj właśnie zrobiła obiad i zjedli z Cyrylem. No ale to możesz dokończyć jeść. Ona dzisiaj idzie do pracy na 18. I pomyślałam, że może jutro, tak? Jutro ma wolne? Kurczę. Bo przewidziałam, że w piątek ma wolne, tak. Może zaprosimy dyrektora. I...
wyślemy do szkoły prywatnej Cyryla oraz Anielkę, bo w końcu Damian to Damian. On musi dbać o wykształcenie swojego rodzeństwa. Skoro teraz są pod jego opieką, to na nim spoczęła cała odpowiedzialność i postanowił, że właśnie chce wysłać swoje rodzeństwo do szkoły prywatnej. Anielka, co się dzieje? Ty byś się bał. Ogarnąć się musisz. O, przyjaciele, przyjaciele się sypią. Jakiś strata. Dobra, Anielka, niech idzie sobie potem popływać. O, tutaj widzę, z błażeniem rozmawia Cyryl. Czy ty coś potrzebujesz do swojej pracy? Jeszcze nie, nie, nie. Nic nie potrzebujesz, także... Jeszcze jesteś głodna w ogóle. Weź sobie coś jeszcze zjedz. O ile zdążysz. Nie wiem, to stawiać. Czy to zapiekanka? Ty sobie zamierzasz czytać. No w porządku, niech sobie czytam. Angelika zaraz pójdzie do pracy. Aha, tak, Damian osiągnął już szczyt swojej kariery. Jest na stanowisku prawo wcielonym. Także dopiął swego, moi mili. Także możemy być z niego dumni. Nie w ogóle to co ma? Helikopter chce sobie kupić, no przestań. Półka na książki chce nieco najmniej 650 simoleonów. Komputer chce nieco najmniej 2000. Rzeźba w cenie 1500, matka jedyna. I gdy ja ci to wszystko mam powstawiać, chłopie? Masz mały domek. Okej. Tam on wrócił z pracy. To niech idzie się wykąpać. Aha, miałam chomiczka kupić Anielce. Czy to szynszyla? Nie wiem, co to było. Chodź sobie. Kupisz szynszylkę. Aha, misiu ci przeszkadza. Dobrze. Wstawiamy tutaj takiego wielkiego misia. Gdzie by go tu postawić? Może tu niech na razie będzie. Teraz dasz radę? Jakie słodziaczki! Ojejku! Nie wiem teraz, którą. Ta czerwona z czerwonymi oczami nie może tą pan... O, nazwiemy ją panda. Jaka słodka! Ja chyba nigdy nie miałam szynszyli. Na pewno jej miseczkę. Nigdy nie miałam w Simsach szynszyli. Czemu chcesz uciec z klatki, maleńka? Patrz, dostaniesz Amciu. Baw się z nią. A z nią można jakieś relacje? Nie, chyba nie ma. Boże, co tak nią trzęsiesz? Anielka. O, jak słodko. O. Chyba Cyril dopadł się do gitary. Albo Damian. Damian. Cyril to by tutaj nam zaraz zrobił koncert na maksa. Poglądaj ją. Tak, Anielka ostatnio dużo pływa. Musiałam zadbać o jej kondycję, bo jej brzuszek urósł. Dobra, nie będziemy patrzeć cały czas, jak ona tutaj się bawi. Możesz się bawić tym misiem? Nie, one są tylko do oglądania. Tym się możesz bawić. Ale teraz to tam nie dojdziesz. Wow. Może tak go przesuniemy. O. Nie będzie przeszkadzał. Dana, nie, co ty porabiasz? Ty się czujesz znakomicie. Do pracy masz wszystko fajnie. Minąłeś się z powołaniem, czy jak? Pokaż twoje oceny, kochany. Okej. Nasze zwierzaczki. Znowu brudne, dopiero co je myłam. Dobra, Cielo musi umyć Sonię. Wielką Sonię. Masz mały brudasek z tej Sony, naprawdę. Okej.
się dojdzie, kto to masz ten... Ale też masz wysoki poziom kreatywności. Skorzystaj sobie do mnie, bo mamy tylko wyłonić i potem będę kolejka, bo jesteś zmęczony i jedziesz na 10, więc możesz iść już w sumie spać. Dalej się bawisz z tą szynszylką? Nie dasz jej spokoju, ale to jest słodkie. Ojejku. I fajnie, zabawa i podrosła. Dobrze, kochani, ale ty musisz iść spać, bo jest zmęczona. Także kończ te zabawy. Cyrylu, kąpiesz Sonię? Super. Chodź tutaj. Pochwal za grzeczne zachowanie się w wannie. Taki grzeczny piesek. Żeby tylko jeszcze się tak nie brudziła. Ciągle. Możesz ją jeszcze podrabać po brzuszku. No. Jakie masz nią relacje? Pewnie słabe, bo... Nie, mocne. No, jest najlepszą przyjaciółką, fajnie. Tam chyba jeszcze kropek był brudny, od razu możesz go wykąpać. Co prawda Angelika dopiero kąpała wszystkie zwierzęta, ale ja nie wiem co one wyrabiają. Naprawdę. Oczywiście Cyril niedługo też będzie dorosły, więc będzie mógł się po prostu wyprowadzić od Nymiany, żeby nie siedzieć na mowie. I tak pewnie też zrobi. Ale zanim to jeszcze troszkę potrwa. Oj, kropek. Się trzapiał w wannie. Pochwal. Grzeczny piesek. No. Cacy. I wykąp Morusa. Niech już wszystkie pieski będą wykąpane. On i tak bardzo dobrze się czuje, to... Musisz po niego iść, to idziemy z tobą. Wow. Czemu na niego krzyczysz? Bo on nie lubi się chyba kąpać, co? Albo może dlatego, że go zawołał i nie przyszedł. Jestem ciekawa, co wyrośnie z małej Milki. Właśnie, bo ja chyba nie włączyłam wieku. Bo jak sobie gram po zagraniu, to włączam im wiek, żeby nie płynął. Ale myślę, że kupimy im eliksir od młodzenia. Każdy sobie łyknie. Gdzie ty masz? Ciebie w ogóle stać na niego? Stać cię? No dobra. Sobie łykniesz zaraz. Jego też pochwal. To może będzie częściej przychodził, jak go wołasz. No, dobry piesek. I sobie łyknij eliksiru, bo ty masz 5 dni. Czary mary, pokus pokus. I 8 dni. To jeszcze raz. Będziemy teraz chyba 11. Okej, na razie nam starczy. Idź się umyj. Teraz nie mogę się odnaleźć w tym domu. W ogóle. No nie włączaj, kurczę. Chcę proszę nie wziąć. Schowamy ci, bo to twoje. Ta plecaka. Coś tu masz jeszcze nowego? Nie masz nic nowego. Dobra. To Cyril idzie się myć i tylko położymy spać, bo już jest pierwsza w nocy. Teraz Angelika wraca. Damianie. Co masz 23 dni? Tak samo? Ty masz 5 dni. A stać cię? Stać cię. No to też sobie możesz wypić. Jak wstaniesz? Chociaż w sumie... Nie, jej nie będę dawać, bo... Bo już może się postarzeć chyba za te 5 dni.
robi nasza szynszynka? Wygląda sobie. O proszę, jest awans, Angelika, brawo. O, weź pocztę, skoro już tu stoisz. Kreatywność, okej. Od 13 do 19 jesteś gwiazdą filmową. Zapłać wszystkie rachunki. Nie wiem ile jest, ale zobaczcie, ona jeszcze nie ma maksymalnego poziomu tej swojej kariery, a już zarabia więcej niż zarabiam. Także no spoko. Spoko, spoko. Tego maluszka musimy pilnować, bo on nam siusia na podłogę i trzeba go wytresować. Poszłeś spać? Oj, Cyrylu? Czemu nie poszedłeś spać? Coś cię tam blokuje? Zaraz zobaczymy. Ale przecież już spał w tym łóżku. Spokojnie być może. No, no to dobranoc. I wszyscy śpią. To przyspieszamy. Pracujesz w piątek? Ma wolny, to super, zrobimy ten obiad dla dyrektora. Bo Damian też ma wolny. Nie, Damian pracuje. Ale to nic. Wróci o 17 i to akurat. Anielka, czemu już wstała tak wcześnie? No to chodź tutaj. Napełnij miseczkę, bo już chyba zjada wszystko. Czy nie? Nie no, niby ma, ale... Jest, żeby napełnić znowu. Napełnij i oglądaj sobie graczka. Już się zbawić. Dobra, Andrzejka musi wstać zrobić śniadanie. Kto tak szczeka? Angelika nie w stanie zrobić śniadanie dla rodzinki, bo tylko ona potrafi tutaj gotować nam maksa. Mała niech ponapełnia miseczki, żeby pieski głodne nie były. Ale słodka jest ta Milka. Za 4 dni będzie szczeniaczkiem. To prawie wtedy, gdy Anielka będzie na sałatkę. O, Damian też już wstał? Co ty byś chciał? Idź do pracy, no na pewno pójdziesz. Co się dzieje? Co? Co wam tu przeszkadza, bo... Co to jest? Ściana? Czy co? Ja nie wiem, o co mi chodzi. Anielka! Przecież tam Cyryl spał. I nie obudzi się? Spoko. Nie ma to jak mocny sen. W sumie Damian nie jest głodny. Tak na siłę nie będę mu dawać jeść, bo będzie gruby. Oj, Angelika, co tak długo gotujesz? Dzieci zaraz idą do szkoły. Nie zdążą zjeść. Napełniłaś te miseczki? Napełniłaś. Okej. Okay. Anielka wie co i jak, czeka na je... No nie gadaj, że przypaliłaś naleśniki. Oh my god. Trudno. Zdarza się. Zdarza się. Dzieci zjedzą. Mimo wszystko. Żeby nie zrobić przykrości swojej... bratowej. Biedna Anielka. O, zakupił. Bądź miła dla Andrzejki. Ale myślę, że tego dyrektora i tak dalej to już zaprosimy sobie w kolejnym odcinku. Żeby tutaj już nie przedłużać. Także zakończymy sobie na tym śniadanku. I cała reszta będzie w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że podoba wam się nowy dom Damiana i nowe życie Damiana, które jest chwilowe oczywiście. Także myślę, że to jest fajne urozmaicenie póki co. No ale zobaczymy, jak dalej będzie. Także do następnego odcinka i pa pa!